Dobry, szlifierka rotacyjno-oscylacyjna, na którą dałem się namówić. W zasadzie już ją kiedyś znalazłem w internecie, ale nie mogłem się przekonać. Wcześniej stosowałem takiego kiepskiego Boscha, czyli taniego Boscha, który zostawiał mi zawsze charakterystyczne ślady na materiale i to mnie strasznie irytowało, tak więc postanowiłem sobie kupić coś innego. Kupiłem szlifierkę rotacyjno-oscylacyjną firmy BJC. BJC to jest polski Marpol, jest to chiński rebrand i podróbka coś w stylu Mirki Deros czy jakoś takoś. Sprzedawana jest pod różnymi brandami, jak i na świecie, jak i w Polsce. Około 600 zł. W Polsce chyba jeszcze jest Yato. Co mogę o niej powiedzieć? No, trochę się bawię tutaj ze szlifowaniem frontów, które robię pod mój stolik, który niebawem powstanie. Muszę powiedzieć, że bardzo fajny sprzęcior do przede wszystkim amatorskiego, może półprofesjonalnego użycia. Bardzo zwarta, solidna obudowa. Przede wszystkim gumowy kabel, a nie jakiś sztywniający w niskich temperaturach. Sprzęt ma hamulec. Super sprawa. Często tego brakuje. Silnik jest bezszczotkowy, szczelnie zamknięty, odporny na syf, co powinno skutecznie wydłużyć jego życie. Sprzęt ma analogowy przycisk, czyli reaguje na naciśnięcie. To też super featurek. Tutaj macie regulację obrotów. Guziczkiem trzeba najpierw włączyć, a potem ustawić obroty. I akurat ta wersja ma pamięć obrotu, czyli tyle, ile ustawiliście wcześniej, zostaje. To, co jest trochę słabe według mnie, to ten zatrzas, który trzyma rurę do odciągu pyłu. Według mnie to długo nie pożyje i się obrobi, jeśli będziecie wkładać i wykładać. Tak więc uważajcie. To fabrycznie przyjeżdża założone, tak więc zakładam, że jest to taka sugestia, żeby jednak tego nie ściągać. Jeśli chodzi o sam skok mimo środu, no to tak tutaj napisano, jest to 5 mm. Wiem, że są na rynku szlifierki z różnymi tymi skokami, że tak powiem, 3,5 mm, 5 mm. Tam ma akurat 5. Mnie to akurat większej różnicy nie robi. Komuś profesjonalnie może robi, mnie akurat nie. Naprawdę myślę, że w tych pieniądzach co najmniej 3 razy tańsze od Mirki, jeśli szukacie czegoś takiego do zabaw hobbystycznych albo półprofesjonalnych, myślę, że to będzie fajna sprawa. No, trzeba wiedzieć, że jest to jednak chiński rebrand. Prawdopodobnie części zamiennych do tego nie będzie, tak jak na przykład do Boscha, DeWalta czy innych znanych firm. Tak więc jest duża szansa, że po prostu jeśli ona kiedyś umrze, no to już będzie musiała zostać wymieniona. Aczkolwiek przy moim amatorskim używaniu nie sądzę. Mogę tylko polecić.